Dzień dobry, nazywam się Kacper Walentynowicz i zaprezentuję omówienie zadania 11. W zadaniu 11 dostawaliśmy długą liczbę do 100 000 znaków i mieliśmy powiedzieć, ile jest takich niekoniecznie spójnych podciągów tej liczby, że tworzą one liczbę podzielną przez 11. Dopuszczaliśmy, aby ta liczba miała zera wiodące. Musimy przypomnieć sobie cechę podzielności przez 11. Otóż liczba jest podzielna przez 11 wtedy i tylko wtedy, kiedy suma cyfr na parzystych pozycjach odjąć suma cyfr na nieparzystych pozycjach przystaje do zera modulo 11, czyli ta różnica musi się dzielić przez 11. Wobec tego, dodając każdą cyfrę po kolei, będziemy liczyć, na ile sposobów możemy uzyskać podciąg, który ma odpowiednią resztę z dzielenia przez 11. Aż łatwo zauważyć, że na początku mamy tylko jedną możliwość otrzymania reszty i to jest tylko reszta 0, ponieważ podciąg pusty ma resztę 0. Stworzymy sobie dwie tablice. Każda z nich będzie odpowiadała nam jednej reszcie z dzielenia przez 11, a wiersze to będzie informacja, jak kończył się nam ostatni wiersz. To znaczy, czy ostatnia liczba należała do pierwszej grupy, czy do drugiej. Możemy sobie zaznaczyć, że na początku pusty podciąg należał nam do pierwszej grupy lub do drugiej. To nie ma znaczenia. Plus i minus oznaczają, czy będziemy musieli następną liczbę odjąć, czy dodać. I zauważmy, że teraz algorytm, który będzie liczył nam te tablice, to będzie następujący. Mamy jakąś tablicę ST i to będzie stara tablica, która będzie nam mówiła to. Będziemy chcieli stworzyć nową tablicę po przetworzeniu nowego elementu, kolejnej cyfry naszej liczby na wejściu. Oczywiście na końcu, po przetworzeniu tej cyfry musimy podmienić, że nasza nowa, którą stworzyliśmy, już będzie starą. No i na końcu będziemy musieli oczywiście wypisać, na ile sposobów możemy stworzyć resztę 0, minus 1, ponieważ na początku ustaliliśmy, że 1 jest pusty podciąg, ale on nas nie interesuje. Jak obliczyć tablicę N, czyli również tablicę ST, czyli stary? Teraz w jaki sposób to zrobić? Przejdziemy pętlą po każdej reszcie z dzielenia przez 11 od 0 do 10. I teraz zaznaczymy sobie, że mamy jakby dwa przypadki. Pierwszy jest taki, że dodamy te od i, czyli de facto trafi ona do pierwszej grupy. Skoro tak, no to poprzednią liczbą, która została dodana, musiała być ujemna. Czyli będziemy się pytać o dolny fragment naszej tablicy. No i dodamy, że teraz na j plus t od i w komórce ujemnej. Teraz możemy jeszcze dodać wszystkie sposoby, które były wcześniej w tej komórce, no ponieważ na dokładnie jeden sposób możemy dołożyć to t od i. I analogicznie, jeśli będziemy chcieli odjąć t od i od naszej pozycji, to poprzedni znak musiał być dodatni. Wobec tego, to znaczy, jeśli będziemy chcieli odjąć naszą liczbę, to poprzedni znak musiał być odwrotny. Czyli będziemy się teraz pytać, jeśli chcemy odjąć, to będziemy się teraz pytać, jaka była suma dla liczb dodatnich. I przechodząc tą pętlą dla każdej reszty z dzielenia przez 11, możemy łatwo aktualizować naszą tablicę. Tak działało rozwiązanie wzorcowe złożoności czasowej o od.
n razy 11. Dziękuję bardzo.